Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Dlaczego rybacy mają zostawić łódź, sieci, ojca, rodzinę i pójść za Jezusem? Dlaczego mają zostawić pracę, która jest dla nich środkiem utrzymania, daje im sens? Odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że Jezus ich wzywa. Mają zostawić to, co dotychczas w życiu robili, co posiadali. I to jest taki pierwszy etap odchodzenia na wezwanie. A ten drugi etap to zostawienie ojca swoich w domu. Jak bardzo trudno jest odejść od tych, z którymi mamy takie więzi, więzi miłości. Więzi miłości. My się zżywamy, my sobie nie wyobrażamy często życia poza rodziną, bez rodziny. Bardzo często spotykamy się z tym stwierdzeniem: najważniejsza jest rodzina. I to jest prawda. Najważniejsza jest rodzina. Małżeństwo, rodzina, rodzice, dzieci, dziadkowie. A tymczasem Jezus mówi, że trzeba odejść od ludzi. Odejście od przywiązania, które mogłoby uniemożliwić dobre wypełnienie misji zleconej mi przez Pana. Sens pójścia za Jezusem to jest wypełnienie tego, co On chce. Jezus ma zamiar wobec nas. I Pan odrywa uczniów od wcześniejszych przyzwyczajeń. Jakby zrywa poniekąd więzi z tymi, z którymi one były silne. To, czego jasno wymaga, to zdecydowania, oderwania się od tego, co było ich dotychczasową troską, co było ich życiem. Pójść za Jezusem, chodzić za Nim, wsłuchiwać się w to, co mówi, patrzeć na Jego czyny, doświadczać odniesienia do Ojca i ludzi. Być z Nim to też pragnąć tego, czego On pragnie. Zobaczmy, w taki sposób Jezus uczy swoich uczniów Ewangelii. To nie są tylko słowa, to są także czyny, na które oni patrzą. Oni na razie tego nie rozumieją. Te słowa i cuda, w których uczestniczą, nie budują w nich silnej wiary. Ta silna wiara przyjdzie wtedy, kiedy dostąpią zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku, już po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Jezusa. A do tej pory ta wiara jest bardzo słaba. Pójść za Jezusem, chodzić za Nim, być z Nim, pragnąć tego, czego pragnie. I to, co jest ważne, być zgodnym z Nim we wzajemnych uczuciach. Zauważmy, że tam, gdzie są uczucia, tam również jest kształtowanie ducha. Nie dążcie za wielkością, czytamy w Słowie Bożym, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Jezus decyduje o kierunku zdążania, o miejsca, gdzie będą przebywali, co będą robili. Nie jest ważne, co będę robił, idąc za Jezusem. Niektórzy mówią: chciałbym tym się zajmować, albo taką sprawą. To jest nieistotne. Istota rzeczy to chodzić za Panem, słuchać Jego słowa, być dla Niego, pełnić to, co On chce. To jest istota rzeczy. Zobaczmy świętych. Błogosławiona Aniela Salawa, służąca w Krakowie. Wiele osób pełniło takie funkcje ważne, ale my byśmy powiedzieli: nie chcielibyśmy takich funkcji pełnić. One są takie troszeczkę nie na moją miarę. Nie przyczynią się do mojego rozwoju.
do mojego rozwoju przyczynia się Pan. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że działanie, że pewne prace człowieka nie rozwijają. Tak, ale podstawa tego wszystkiego jest w mojej relacji ścisłej z Panem Bogiem. Wolny jestem, gdy pozwalam Panu Bogu w moim życiu wybierać to, co się Jemu podoba. I wówczas tworzy się wspólnota życia z Nim. Pozwalam się prowadzić tylko temu, komu zaufam. Sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. Zobaczmy, że będą wprowadzali ludzi na drogę, na którą sami już wkroczyli. Bo takie jest zadanie uczniów Jezusa, żeby innych wprowadzać na drogę, którą oni idą. Dlatego ta droga musi być drogą Pana, nie moja, nie moja. Ja mogę czasem kogoś wprowadzić i wypaczyć, tak, że ten człowiek utraci wiarę. Ten, który dobrze słucha Pana Boga i pełni Jego wolę, jest tym, który wprowadza innych w życie Boże. Za Jezusem nie idą jednostki, niezwiązani ze sobą ludzie, ale idą wspólnoty. Chcąc iść za Panem, potrzeba być we wspólnocie, troszczyć się o nią, tak jak jest małżeństwo, jak jest rodzina, jak jest wspólnota kapłańska, zakonna. Żyjemy we wspólnocie. Ta troska o drugiego człowieka najbliżej mnie żyjącego jest też wyrazem tej troski o relacje z moim Panem, a tym samym najpiękniejszym wyrazem ewangelizacji.